za 5 zł, potem ty zapłacisz jeszcze 5 zł, jeżeli jeszcze korzystasz z tego, bo SMS-em to byś zapłaciła 11,07 zł. Że 5 zł płacisz i zyskujesz w ten sposób, z tym, że ty zapłacisz w ciągu 24 godzin, no góra 48, to już będzie nieaktualne i będziesz musiała jeszcze raz zapłacić 5 zł, żeby to uaktualnić, a tu nie ma co uaktualniać, bo tu nic nie działa. I jeszcze te pożyczki, tutaj ta jedna za 5 to jest tanie, ale chcą 18, 10, 8 i różne jeszcze inne kwoty takie, 18 sobie wpłać. I co jeden dzień, co drugi dzień 18 zł wpłać i nie wiadomo gdzie to do kogo idzie. Oczywiście, że do kogoś idzie, bo to przecież jak oszuści kręcą. I potem żadnego odzewu nie ma, a nawet było coś takiego, że czy przelewem na twoje konto, czy na poczcie, no, odbierz sobie na poczcie, odbierz. Takie wiesz, pytania głupie. Także tak to się pięknie zaczyna, proszę Państwa, to jest pożyczka, Państwo wpłacą 5, 10, 18 i to gdzieś ginie, bo nie wiadomo kto to odbiera, ale mówię jeszcze raz, że wiadomo, że ktoś to odbiera, no bo na tym polega oszustwo, ale oczywiście, że są podobne jeszcze takie pożyczki stop komornikowi, czyli pożyczka dla zadłużonych. Oni tak pocieszają, proszę Państwa, osoby zadłużone, bo tak na przykład kancelaria z Wrocławia to Ciebie postrasza, że tu i teraz SMS, że za dużo SMS-ów. Prawniczka mówi, że nie może być tyle SMS-ów z taśmy gdzieś tam puszczanych. Nie może być, ale jest i to jest bezprawie. Poza tym różne kancelarie i działy windykacyjne podkradają dane twoje dane, albo jakaś firma podkrada twoje dane, opłaca pożyczkę za ciebie i potem ty już nie płać tam, tylko tu. I ci się w głowie pokręci, jesteś osobą zastraszoną. No ale tutaj te pożyczki, one pocieszają. Czyli nie martw się. I nawet jak z wyrokiem sądowym też jest, nie martw się. I one są rodem pewnie, albo na pewno nie z Wrocławia. Bo to, wiecie Państwo, z Wrocławia to takie są postraszacze. Chamio. Na lichwę. A tutaj, gdyby to miało być z Warszawy takie, no to takie pocieszacze to są. Pocieszacze. Co jeszcze? Czyli oprócz tej pożyczki stop komornikowi mamy jeszcze inną pożyczkę. Też pożyczka Alisto. Pożyczka Alisto. Ja tak jak mówię, 8, 10, 18 zł, 15 zł wpłacasz i to się tak przewala. Kółko, możesz jeszcze raz 15 zł zapłacić, możesz jeszcze raz 15 zł zapłacić i to bardzo chętnie pobierze, a nie zwróć. No to już masz. Co dalej? Oprócz pożyczki Alisto jest też Onerge kredyt. Onerge, zapamiętaj, Onerge kredyt. Też tak wpłacać możesz, przewalając swoje dane w kółko i w kółko i w kółko i wpłać jeszcze. Nie wiem ile razy byś nie wpłaciła, to nawet nie wiesz, kto by ci tę pożyczkę mógł czy miał wypłacić. Ale pytają się, czy na konto, czy na poczcie. Oprócz pożyczki Onerge kredyt jest też pożyczka Viscon. Viscon też pobiera pieniądze. I tak w kółko możesz, przewalając swoje te dane, bardzo szybko to się dzieje. Jeszcze raz wpłacić i wpłacić i wpłacić i wpłacić. Czyli dobrą robotę mają ci, co tam pod kościołem tak żebrzą. I na modlitwy. Biblia mówi, że choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, to nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełna jest krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie złe uczynki. Co mi pomnoż się waszych ofiar? Itp. A gdy przychodzicie do mnie, stajecie przed moim, w moim domu,
przede mną. Któż tego żądał, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Także widzicie Państwo, Biblia o czym innym zupełnie mówi. Nie o tym, żeby klepać, trepać i jeszcze na pieniądze zwłaszcza. Obrzydliwa lichwa, obrzydliwe pieniądze, zwłaszcza, że w narodzie izraelskim lichwiarz, taki podatnik, celnik, to były osoby niemile widziane. I te osoby, które kiedyś były niemile widziane, dzisiaj też są niemile widziane. I dlatego święci w dniach ostatnich, ani mormoni, ani świadkowie Jehowy, ani prawosławni ludzie nie chcieliby iść na lewo, czyli po prostu gdzieś kończyć prawo, na przykład jak Jola Mąkosa była na 4. roku, moja kochana pionierka, i powiedziała, po co ja na te studia się zapisałam. No ale była już na 4. roku, skończyła i kosmetyki Oriflame sprzedawała. Jest jeszcze gotówka na dziś i jest jeszcze pożyczka bez banku, czyli widzicie Państwo, sporo tego. Także my to pokazujemy, proszę Państwa, nie aż tak, żeby to było wyraźnie widoczne, widoczne wyraźnie, ale żeby uprzytomnić, że już 25, proszę Państwa, maja jest ochrona danych osobowych i nikt nie będzie mógł podbierać sobie tak tych Twoich danych. Są to te pożyczki w Raplo. Powiecie Państwo, wszystkie przeanalizowałyśmy te pożyczki. To może ta pożyczka jest prawdziwa i tak człowiek sprawdza. Internet wciąga, a tu okazuje się. Niech Państwo sprawdzą. Proszę telefonować i dzwonić do nas oczywiście. Oczywiście. Radio Conchita. Zaraz podam numer. 692 260 978. Jeszcze raz powtórzę numer telefonu 692 260 978. Spostrzeżenia i wnioski. Niech Państwo w to wejdą. Trzeba popilnować, bo nie wiedzą co wpaść. Jak to Wala mówiła, prawosławna, o tych warszawiakach tu w Warszawie, czy w Gównach, czy w Maście.